Disney Channel ogłasza konkurs na najlepsze psy roku. Drużyna Clarisy zmierzy się z drużyną Dolly w walce o miano psów na medal. Niech wygra najlepszy. Zaczynamy naszą zabawę. Pierwsza konkurencja. Kto jest właścicielem najlepszego człowieka? Nie, nie tak. Oj, ostrożnie. Co za gapa. On potyka się o własne nogi. Hej, a ty dokąd, co? Niegrzeczny człowieczek. Tymczasem po sąsiedzku. Rety, Hugo jest doskonale wytresowany. Odznakę za najlepszego człowieka zdobywa drużyna Clarisy. Przechodzimy do drugiej rundy. Psy uwielbiają jeść, ale kto zaprezentuje bardziej elegancki posiłek? Wygląda niczego sobie. Chwileczkę, nawet chihuahua się tym nie naje. A co się tutaj dzieje? Jedzeniator! U dalmatyńczyków jak zwykle ważniejsza jest ilość niż jakość. Zasada 5 sekund działa! Szybko! Wcinać ile się da! Oczywiście znów zwycięża Clarisa. Moment, sędziowie uchylili decyzję. Odznakę jednak zdobywa Dolly, ponieważ nie wolno karmić psów słodyczami. Atmosfera robi się gorąca. Biedna ta nasza Clarisa. Przegra z Kretesem. Trzecia runda. Kto zna najlepsze sztuczki? Idealnie synchroniczne skoki. I równie piękne chodzenie do tyłu. A to co? Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Czy to jakiś rosyjski taniec? Nadchodzi Dolly! Siad. Noga. Na razie nieźle. Spacerek. Machaj ogonem. O wiele lepiej niż się spodziewałem. Uuu, świetny skok. I turla się. Aport. Oj. Za wcześnie pochwaliłem. Żółta kartka dla Dolly. W związku z tym odznaka za najlepszą sztuczkę wędruje do drużyny Clarisy. Runda czwarta. Kto urządza najlepsze imprezy? Tak się bawi drużyna Dolly, a tak drużyna Clarisy. Zabawa u sąsiadów się rozkręca. Choć jest raczej oficjalna. Wiadomo, nie ma to jak podwieczorek w dystyngowanym towarzystwie. Za to u dalmatyńczyków szaleństwo na całego jest wesoło i szałowo. Odznakę za najlepszą imprezę dostaje drużyna Dolly. Zróbmy mały psistanek i spójrzmy na wyniki. Mamy remis, więc czas na rozstrzygającą rundę. Konkurencja numer 5. Kto umie się lepiej odgryźć? Co to jest? Mój człowiek dostał pozwolenie na budowę platformy widokowej dla siebie i swoich przyjaciół, czyli dla elity. To znaczy, że nie zobaczymy księcia Pimpusia. Arby moje, musicie sobie znaleźć jakiś inny punkt widokowy. Najlepiej wam będzie w rynsztoku. Oj, to było złośliwe. Hej, Clarisa, pamiętasz, jak pytałam cię o zdanie? No, ja też nie. Ale grubo! Chyba kolejny punkt dla Dolly. Panie i panowie, mamy naszego zwycięzcę. Drużyna Dolly wygrywa bez dwóch zdań. 3-2. Dalmatyńczyki zwyciężają konkurs. Wygraliśmy! Ale wow! Odzyskam reputację, ale najpierw wygram ten konkurs! Podobało ci się? Zasubskrybuj oraz oglądaj Disney Channel.